Witam w studiu Fundacji Parkinsona. Poprzednim razem mówiliśmy o tym, jak bardzo brakuje lekarzy, że w Polsce zaczynają już pracować lekarze spoza naszego kraju. I tak ostatnio, będąc w kiosku tutaj u nas na osiedlu, przyglądałem się półkom i zobaczyłem, że czym jest trudniej dostać się do lekarza specjalisty i czym trudniej jest w tej chwili kupić leki, tym coraz więcej na półkach możemy zobaczyć różnych czasopism, które radzą nam, jak się leczyć. Ludowe receptury dla waszego zdrowia. Poradnik medycyny ludowej. Tu dużymi literami mam napisane, jak sobie radzić z hemoroidami i jak sobie radzić z problemami, kiedy ma się problemy z wątrobą. Apteka Babuni, przepisy i porady lecznicze, prawdziwe historie czytelników. Berberys pospolity na ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego i chroniczne zapalenie wątroby. Faktycznie, berberys pomaga. Poradnik zdrowie. Młode oczy, korekta powiek, triki makijażowe. Jak dbać o zęby przy aparacie ortodontycznym? No, to może słuszne. Czerniak, nowe terapie. Poradnik uzdrawiacza. O, proszę. Kuracje nowotworowe. Nie dopuścić do zawału. Dziurawiec roślinny Prozac. Trądzik. Pomaga na trądzik. Babcine recepty. Ryż na podagrę. Ludowa kopalnia zdrowia. Opieka nad seniorem. Dostaliśmy takie pismo od wydawcy. Psychologia, zdrowie, prawo, co ci się należy. Co zrobić, gdy bliski nie chce brać leków. To jest wszystko słuszne. To zawsze mnie troszeczkę denerwują, że ci seniorzy, tacy są piękni na tych zdjęciach, że naprawdę nie widać po nich choroby. Wszyscy uśmiechnięci, zadbani. Otoczeni młodymi ludźmi, też uśmiechniętymi. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że ta choroba to gdzieś tam jest obok, ale ona tak naprawdę nikogo nie boli i wszyscy są zaopatrzeni, wszyscy są, mają opiekunów, którzy będą o nich dbali, którzy będą z uśmiechem to robić, a sami wiemy, że tak nie jest. Zdrowie bez leków. Następne. Zregeneruj i ocal swoją wątrobę. Szlachetne zdrowie. Nadciśnienie, jak je wyleczyć. Szkodliwe dodatki do chipsów. No na pewno są szkodliwe. Cena 9 zł. Zdrowie i życie. Też bardzo ważna rzecz. Piersi zdrowe i jędrne. Szybka pomoc, maksimum skuteczności. Ta gazeta z kolei, tutaj są sami angielscy czy amerykańscy, autorzy tych tekstów. To jest po prostu gazeta, która jest przetłumaczana z innych, bo to jest Focus, to jest na cały świat gazeta, albo przynajmniej na część Europy. I to są artykuły tłumaczone, także tam nie ma nic do naszej polskiej rzeczywistości. O czym lekarze ci nie powiedzą? No, więc to jest też, prawda, ważne. O czym lekarze ci nie powiedzą? No, nie powiedzą o wielu rzeczach, bo przede wszystkim mają takie limity ustawione przez NFZ, że dla przewlekle chorego, na przykład na chorobę Parkinsona, lekarz ma od 10 do 15 minut. A sami państwo wiedzą ze swojego doświadczenia, czy chorego, czy opiekuna, że 15 minut, kiedy się przychodzi, załóżmy raz na kwartał, do lekarza, który prowadzi chorego, to jest zdecydowanie za mało, bo on chce porozmawiać z chorym, a chory najczęściej ma problemy z wypowiedzeniem się i z mówieniem, jakie są jego największe problemy w tym okresie, kiedy minęło od ostatniej wizyty. Żyj naturalnie. No pewnie, trzeba żyć naturalnie. Kolejna gazeta, też 9 zł, czyli tych gazet tu mamy 10, nawet 11. Czyli gdyby tak chcieć ich wszystkich kupić, to niezłe pieniądze co miesiąc musielibyśmy brać.
Natomiast chcę naprawdę polecić gazetę Kwartalnik, czyli raz na kwartał 10 zł, ale dobrze wydana i też, no, też są te uśmiechnięte twarze, natomiast jest tu naprawdę dużo, dużo ciekawych rzeczy. Na przykład w ostatnim numerze Prawo do godności i szczęścia, chodzi o seniorów. Jak skutecznie leczyć ból. Depresja u cierpiących na Alzheimera. Przebieranie chorego i zmiana pościeli. Raz na kwartał może warto sięgnąć po opiekuna. Szczególnie dla ludzi, którzy się seniorami, którzy się przewlekle chorymi, starszymi opiekują. Właśnie, choroba Parkinsona. Co czuje chory, co czuje opiekun. To jest to, co nas, jeżeli chodzi o Fundację Parkinsona, najbardziej interesuje. Mam tutaj też trzy książki. Jedną z nich wydała Fundacja Hospicyjna z Gdańska. Nie jest to książka, która mówi o chorobie Parkinsona. Nie jest to książka, która mówi o chorobach neurologicznych. Natomiast są to wspomnienia, są to refleksje matki, która się opiekuje dzieckiem swoim, który ma chorobę nieuleczalną. Jakie to są trudy, ile to wymaga cierpliwości, ile to wymaga pieniędzy i ile to wymaga miłości. Właściwie ta miłość powinna być przed cierpliwością i przed pieniędzmi. Bo tylko najczęściej matka potrafi tak zaopiekować się swoim chorym dzieckiem, żeby ono jak najmniej tą chorobę odczuwało. O tej książce już mówiliśmy, ale ją bardzo polecam. Szczególnie dla tych, którzy by się chcieli dowiedzieć czegoś więcej o chorobie Parkinsona. Jest to takie jakby kompendium wiedzy na temat choroby Parkinsona. Jak to się zaczęło, o Jamesie Parkinsonie, o wszystkich terapiach, o tych terapiach, które może będą w przyszłości dostępne dla chorych. Dlatego bardzo, bardzo polecam wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, bardzo zacne wydawnictwo z Krakowa, wydało tą książkę, polecamy. I na koniec, no może nie dlatego, że jesteśmy współwydawcą, ale dlatego, że ta książka naprawdę zbiera dobre recenzje. Jak rozmawiam z chorymi czy z opiekunami, którzy borykają się z chorobą Parkinsona i mówią, że przeczytali książkę i ta książka naprawdę im pomogła w zrozumieniu tej choroby i też w opiece i zorientowaniu się, jakie metody leczenia w tej chwili w Polsce są dostępne. Ta książka jest wciąż aktualna. Także polecam Państwu serdecznie. Jeżeli macie jakieś pytania, napiszcie do nas na spotkania z Parkinsonem @gmail.com. Proszę Was o subskrypcję naszego kanału i proszę o polubienie. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję.